Polska mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. Dziś gościmy w studio menadżera, scootracera Sebastiana Lemowie. Sebastian, chciałbym z Tobą porozmawiać, jest jesień już. Co z tym skuterem? Już go chowamy do garażu? Już, nie wiem, wyjmujemy akumulator i do domu, czy jeszcze korzystamy? Znaczy to na pewno będzie część, to już odstawi skuter, bo nie lubią jeździć, jak jest mocny wiatr, czy deszcz, czy ta temperatura tam bliżej 10 stopni. A część ten skuter już będzie pomału odstawiać na przyszły sezon. Jeśli powiedzmy mieszkam w bloku i nie mam garażu, muszę go trzymać na zewnątrz, jak go zabezpieczyć na zimę? O czym powinienem pamiętać? No przede wszystkim o akumulatorze, tak? Że ta bateria jednak musi być konserwowana. W momencie, kiedy odstawiamy skuter, niektórzy na miesiąc, niektórzy na 4 miesiące, no to ten akumulator musimy jednak pilnować i pamiętać, że to jest bateria, która pracuje. Jak go konserwować? No należy go podładowywać ładowarką specjalną, która automatycznie rozładowywuje lub ładuje tą baterię. Dobrze, wyjąłem akumulator. Co dalej? Czy mam go tak zostawić, jak teraz powiedzmy on tutaj stoi? Nie, no jeżeli już jesteśmy pod chmurką, to lepiej jednak tym pokrowcem go nakryć, tak? Żeby jednak jak najbardziej go zabezpieczyć od wilgoci, która tam się może zbierać. Pamiętajmy, że tu jest troszeczkę elektroniki i ta elektronika czasami lubi sobie psikusy robić w momencie, kiedy jest za mokro po prostu. Czy dodatkowo zabezpieczamy go w jakiś sposób, czy coś demontujemy, jeśli wiemy, że ma stać powiedzmy 2-3 miesiące, 4? Nie, pamiętamy tylko to, żeby go dobrze zabezpieczyć od temperatury zewnętrznej, czy też wilgoci, czy deszczu. Potem ewentualnie, jeżeli ktoś zostawia go na chmurce, na parkingu, to pamiętasz też, żeby go jakoś zabezpieczyć przed kradzieżą. Czy skutecznie w miarę możemy zabezpieczyć przed tą kradzieżą? Jeśli tak, to jak? Czym? No trzeba przede wszystkim go przypiąć, skuter, do jakiegoś punktu krajobrazu, tak, żeby to jak najbardziej utrudnić po prostu możliwość skradzenia takiego pojazdu, czyli jakimś łańcuchem, linką, przypiąć go do, nie wiem, słupka, ławki, czego tam mamy pod ręką, żeby to jak najbardziej utrudnić. Bardzo Ci dziękuję. Moim i Państwa gościem był Sebastian Lemowiel. Scootracer Warszawa.